Cześć, witam w swoim kanale. Jak widzicie, kalina już przekwitła, ale pojawił się inny problem, a mianowicie mszyce. Niestety atak jest tak intensywny, tak zaawansowany, że pozostaje tylko wykorzystać środki chemiczne. Jak widzicie, ja mam tutaj rozrobione 9 litrów oprysku. Pryskał będę środkiem Karate Zeon od Targetu. Jest to środek typowo na mszyce, na wszelkie inne robactwo do stosowania w walce właśnie z mszycą, z wszelkimi innymi robactwami. Ogólnie tak długo, jak tylko było możliwe, wykonywałem opryski ekologiczne. Niemniej jednak teraz jest tak duże zainfekowanie roślin, że nie pozostaje już nic innego jak użycie środków chemicznych. Mamy teraz w 8:30 wieczorem, więc pszczoły już nie latają. Wszelkie zapylacze są albo w ulach, albo w innych swoich schronieniach. Więc możemy spokojnie wykonać oprysk. Ja tutaj tak ostrożnie chodzę, ponieważ tu mam pomidory posadzone. Co jest dobre przy tym środku, to że pomaga on również na inne szkodniki, również na porzeczko agrest. Tak jak widzicie, przy porzeczkach oprysk wykonany z 2 tygodnie temu odniósł skutek, więc tutaj nie trzeba pryskać. Na róży również się pojawiają oznaki żerowania mszycy, dlatego też wykonamy oprysk profilaktyczny. Wiadomo, podczas używania oprysków pamiętajcie o BHP. Nie jest to skrót, że bezpieczeństwo hamuje pracę. Tak więc maski, rękawice, okulary, żeby było jak najmniejsze ryzyko przedostanie się tych chemikaliów do naszego organizmu. W ogóle zobaczcie, róża już pięknie kwitnie. Tak więc pryskamy, żeby nie stracić jak w tym roku krzewów. Oczywiście pryskamy również młode drzewka, ponieważ jemszyca też zaatakowała. Tak jak wam mówiłem, ja jestem za środkami ekologicznymi, ale niestety w tym roku pogoda na nie nie sprzyja. Po prostu środki ekologiczne utrzymują się na roślinie w chwili, gdy nie pada. A jeśli mamy po 2-3 tygodnie deszczów, no to niestety nic nie zrobimy. Albo użyjemy chemii, albo po prostu stracimy rośliny. Spójrzcie tutaj. Młoda, fajna śliwa. Spójrzcie, to wszystko to jest przyrost z tego roku.
i wszystko jest zaatakowane przez mszyce. No niestety w tym roku ekologiczne środki nie zdają na razie egzaminu. Po prostu za dużo jest deszczowych dni. Jest zbyt często wypłukiwany cały ten środek. Chemiczne są o tyle pod tym względem lepsze, że mają o wiele lepszą lepkość i o wiele lepiej pozostają na roślinie opryskanej. Tak więc ja idę pryskać dalej. Jestem właśnie koło pasieki, nawet pszczoły nie latają, bo pogoda jest taka nie za bardzo. Tam się dość mocno zaczyna chmurzyć. Grzmi cały czas. Tak więc pszczoły siedzą w ulach. Jest w 8:30 wieczorem. Tak więc bardzo dobry czas na wykonanie tej pracy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania. Ach, komary tną. I do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.